Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul, to jest 18 odcinek z serii Zagrajmy w King's Bounty Dark Side. Moi drodzy, porozmawiamy sobie z Mrocznym Duchem. Weź tego więźnia. Wspaniale mroczny rytuał broni zemsty przybliża się coraz bardziej. Kogo tym razem udało Ci się złapać? Chcę się przyjrzeć tej nowej ofierze z bliska. Annette, szczęśliwa wieśniaczka. Annette z Monteville była się szczęśliwa, bo kochała się królewskiego łucznika. Wiesz, że ci łucznicy zabijali setki niewinnych wampirów i demonów? Ba jakże, zabierz swoją więźniarkę, pamiętaj, musisz torturować ją bez przerwy. To da mi siłę do stworzenia broni zemsty. Zabieram tę dziewczynę, moim zadaniem jest torturowanie szczęśliwych. Okej, przyszedł czas na Annette, aby się zapłaciła za zbrodnie swoich przyjaciół. Co zamierzasz ze mną zrobić, śmierdzący orczy pomiocie? Wezmę cię na łańcuch i będę cię okładał kijem. Przez całą wieczność będziesz płakać, a wtedy duch mroku stworzy z twoich łez broń, która pozwoli nam raz na zawsze pokonać siły światłości. Masakra, i tak was wszystkich nienawidzę. Możesz zrobić ze mną co zechcesz, a ja i tak będę kochała tylko mojego drogiego Martina. Martin już nigdy o tobie nie pomyśli. Ma nową ukochaną, którą miłuje bardziej niż własne życie. No cóż, okej. A, jeszcze kogoś mamy tutaj. Wspaniale mroczny rytuał broni zemsty przybliża się coraz bliżej. Kogo tym razem udało Ci złapać? Martin, lojalny królewski łucznik. Witaj Martinie z Monteville. Mówią, że jesteś lojalny wobec narzeczonej. Wyobrażasz sobie, jak zaskoczona będzie, kiedy Cię zobaczy z nową dziewczyną? Neolino, pokaż nam swój legendarny kunszt uwodzicielski. Zdrada królewskiego łucznika zostanie wpleciona w mroczny rytuał broni zemsty. Spójrz na me ramiona, na me ręce. Czyż nie są piękne? Możesz mi się przyjrzeć całej od czubków butów po lśniące oczy. Nie wstydź się, Martinie. Obserwuj, co się wydarzy. Kocham Annette i pozostanę jej wierny na zawsze. Żadna kobieta na świecie nie skłoni mnie do zdrady. To opieranie się własnym rządzom jest takie zabawne. Zawsze z przyjemnością patrzę na takie rzeczy. Nawet się nie złoszczę. Martinie, na twe podłe słowa, za chwilę sam o nich zapomnisz, przepraszam. Z zapartym tchem obserwuj, co się stanie dalej. Jesteś taka piękna, Neolino. W całym swoim życiu nie widziałem kobiety, której uroda mogłaby się równać z twoją. O, hasło. Jego system zmienia się co tydzień, a sama treść hasła zależy od tego, kto akurat wchodzi do zamku. Ludzie mają swoje hasło, podobnie elfy i krasnoludy. Hasło ludzi to Yon-Lenon krasnoludów. Lolo, lolo, lolo. Okej, zapamiętaj hasła. Dobra, mamy hasło. Będziemy mogli, moi drodzy, wejść teraz tutaj do... Zakradnij się do królewskiego zamku. Załóż strój ambasadora elfów. Zaraz to zrobimy. Jeszcze zobaczymy, czy możemy tutaj coś kupić, sprzedać, ulepszyć. Zobaczymy zaraz. Smoków na razie. Szkoda, że tylko takiej ilości możemy kupić. Widzę, że udało Ci się zdobyć jeden z wielkich artefaktów Netany. Skorzystam z jego starożytnej mocy, by zwiększyć siłę ataku Twoich wojowników. Ulepszyć atak? Właśnie tego potrzebuję. Wspomniałam już, że kolejne etapy ulepszenia wymagają użycia większej ilości złota. Teraz potrzebujemy 40 tysięcy sztuk. Jaki artefakt chcesz zaoferować? Hełm wielkiego założyciela Inselbergu. Ja nie wiem, czy chcę, kurczę, to założyć. Jeszcze jedno. Którą rasą chcesz wybrać do wzmocnienia poziomu ataku swoich sił? Kurde. No i co teraz? Ja tutaj smokami operuję. No weźmy nieumarłych, ja wiem. Dobry wybór. A teraz powiedz, czy dział badawczy może ci jeszcze jakoś pomóc? Masz dla mnie coś nowego? Czekajcie, co ona mi tu ulepszyła? Znaczy tak, mamy tutaj te artefakty. Tabliczka mnożenia, poziom drugi. O
kurde, ulepszyło się nam to chyba wszystko. Czy to był poziom już drugi tutaj tego wszystkiego? O kurde. Nie, to było 5 odporności, tutaj mieliśmy 500 dowodzenia chyba. 2 intelekt, tak, to się nic nie zmieniło. W tym temacie. No bo załóżmy to. I wróćmy do tego zadania. Może jakieś nowe towary. Chłopak tutaj ma artefakty całkiem fajne, na przykład to 5 intelekt, 5 do mocy zaklęć, 15% do mocy zaklęcia błyskawica, 20% do obrażeń arcymagów. To kosztuje 76 tysięcy, więc sporo. Na razie to zostawiamy, przy tym nie ucieknie nam. Więc okej, okay, wracamy z powrotem do tego zadania. Zakradnie się do Królewskiego Zamku, to jest Monteville. Każdy transport zabiera nam 1000 sztuk złota. No, zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli wejść do środka. Ringostar. Mam przyjemność powitać elfickiego ambasadora na zamku Ludwika XII, bitnego wielkiego króla Monteville. Możesz wejść. Dzięki ci, bracie. Dobra. Co my tu mamy? Czekajcie, bo ja tutaj mogę chyba walczyć. O, słabi. Jak słabi, to bijemy, tylko wiecie co? No to kurczę, słabi mieli być. O, shit. Nie wiem, czy jak chcę walczyć, tak szczerze powiedziawszy. O kurde, gra oszukuje. Nie słaby przeciwnik. Wreszcie jeden, wiecie co, no, przydałoby się chyba kogoś zaatakować. 10. 15, dobra, krytyk siat. Jest, błyskawica, ale ładnie, ale ładnie, sieku. 3 na 4, ale obrażenia zdajemy. Może to wygramy. Kurde, to się kurde skrzesił, ćwok zasrany. Bijmy tych, bo oni mają kurde uniki, wiecie? I to jest najgorsze. Dobra, na razie się wstrzymamy z atakiem. Wygrać to wygramy raczej, natomiast pytanie, czy się uda nam bez strat wygrać. No najlepiej by było, o niczego nie mogę tu podlecieć i dwóch zaatakować, jaki shit. No mogę tutaj, dobra. Trochę kurde ryzyko tu podlatywać, no ale zobaczymy. Tutaj też mogę dwóch. Mogę. Później zrobimy sobie ewentualnie taki lot. O, właśnie. Coś pięknego. Ja cię pierdziu. Weźmy kolejną księgę. Wiecie co, bo ja mogę dwa czary puszczać po 5 many chyba. Dokładnie. Jak zużyjemy poniżej 5 many, poniżej 10 w jednej turze, to możemy dwa razy użyć czaru. Czyli w sumie dwa razy po 9 mógłbym. Yy.
rzeczywiście słabi są przeciwnicy. Ale jaja. Gość nic nie zrobił kompletnie. Właśnie te pudło, to jest najgorsze, te pudło. Ci rycerze są beznadziejni, bo mają strasznie mały ruch. Cyk. Cyk. Patrzcie, jakie obrażenia zadajemy czarami. Dzięki tym zdolnościom mamy tutaj obniżenie odporności przeciwnika na magię. Dokładnie tutaj. Oddziały plus 10 odporności na zaklęcie. Aha, nie to. Kurczę, w takim razie co tu powoduje to, że takie wysokie obrażenie zadajemy? Bo tego przełomu nie mam, a to ignoruje pancerz. No nic, mniejsza z tym. Wygraliśmy. Aha, 21... 50 walk muszę mieć teraz bez strat. Co to było? O cholera. Siedem koła, ładnie. O, 7600. Patrzcie, tu też możemy, kurczę, szukać skarbów. Wykupywać je, trochę słabsi. Bijemy wszystkich tu po ryju. O mater deo, ile ich tu jest. Gdzie to, wolę chyba te szary rzucać niż te księgi. Nie wiem czy podlatywać. A, podlećmy. Zobaczymy. Nie się dzieje, co chce. Nie wiem, czy sobie zapisałem grę przed walką. Tego pociągniemy, to może dwóch, trzech zabijemy. Co to było? 2 na 3. Kurde. Jakie obrażenia. Trochę, troszkę lipa, powiem wam. Dobra, muszę tutaj bić. Dwa razy po 5. Mamy 16. Cyk. 29. Co ja sobie zrobię? Może taki lot? Aj. Nie za bardzo się, kurczę, tutaj da. No ale o. Myślę, że to nie jest taki zły pomysł, trzech zaatakować. Tutaj też można by było puścić jakiś ten, ale tu jest, nie ma bardzo jak. Weźmy rusznika. Jak się trochę, jeszcze troszkę dowodzenia zdobędziemy, to kurczę, będę miał mniej więcej smoków, to... To co, niech będzie tutaj. O, teraz tylko raz mogłem, nie wiem czemu, zaatakować.
żeby to tylko działało przez chwilę. Co, podlecę tu, zaatakuję trzech. No właśnie, to są smoki, nie? Kapitalna sprawa. Czekajcie, bo skrzyni nikt nie zebrał. Aj, kurde, czego ja tego wcześniej nie zrobiłem? Pudło, shit. Czekajcie, żeby... bo zaraz siebie zaatakujemy. Wykona kontratak. Kurde, jeden zostanie. I patrzcie, znowu jeden. Manę sobie jeszcze hapniemy na koniec. Kurde, mogę się wskrzesić w zasadzie, no ale dobra. Byłaby ta jedna walka wygrana. Bez strat. Schronienie, o proszę, co to za nowy czar? Wrogie istoty nie zauważają tego oddziału, jeśli wróg zdoła, zdoła swojej turze wymierzyć w oddział. Czas trwania zaklęcia zmniejsza się o jeden. Jeśli wrogowie zostaną zadane obrażenia, zaklęcie przestanie działać. To głupie. Czapka niewidka? Dwa do obrony. Zbroja wielkiego mistrza Noteville. O kurde. Wszystkie odporności plus jeden, przedmiot żywy. Początkowe morale 50, wzrost morale nigdy spadek. Co to za bzdura jakaś. Aha, wiecie sobie, ja walczę, kurczę, cały czas z moim tym. Nie wiem, czy... Co z tym naszym zadaniem? Nie wiem, gdzie ono się podziało, ale mniejsza z tym. Chodzi o to, czy musimy ten pancerz założyć, wiecie. Jeszcze pójdziemy z drugiej strony. A, tu jest też jeden przeciwnik. Ja pierdziu. Nabawimy tego. Zlatujemy, co? Nie wiem, czy to był dobry pomysł akurat nie tu, w tym miejscu. Podciągniemy tego łucznika do siebie. Oddaj, 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 ładnie, ładnie, ładnie. Przeciwnicy nawet, kurczę, nie mogą nam zrobić, bo się, kurde, blokują między sobą. To też jest fajne. Co bym tutaj podszedł? O. O, i tak.
Coś pięknego. Aha, bo ten jest tutaj. Dobra, to nic. A w zasadzie to możemy bić tutaj tych dwóch. Kurde, uniki cholerne. Oddaj, oddaj, ale ładnie się ustawili, super. To właśnie genialne w tych smokach. Podwójne obrażenia na dwa pola. Dwa heksy. Wiecie co, ja się stąd wycofam i pójdę atakuję tym czerwonym z góry i zrobimy sobie tego. Podmuch. Na czterech. Jakie to jest genialne. Mam, że Max się rozkręcił, te czary już są naprawdę mocne. Tylko nie wiem czemu mogę tylko dwa razy, dwie tury atakować po dwa. A później już tylko jeden czar możemy puścić. Tych nie możemy kupić na razie, a mogę ich 24. Kurde, znowu jeden oddział został. Ale pech. Większa horda. Szał 40. Klątwa 40, szał 40. Zasięg 3. Dobra. I tak nic lepszego nie możemy wziąć. Kurczę, dwie walki, a znowu... mogę mieć bez strat. Król Ludwik Bitny. Kim jesteś? Dziwne stworzenie. Czego szukasz na zamku króla Monteville? Ludwiku Bitny, jesteś winny zagładzie demonów z Atrixus w imię Mroku. Wskazuje cię na śmierć. O matko. Okej. Wiecie co, nie będziemy chyba tak od razu podlatywać. Ja pierdzioka armia. 10-4. Shit. To będziemy atakować czarami. 13. Tutaj mają chłop za dużą armię, więc nie będę się na razie wychylał. Tutaj można by było zaatakować ewentualnie. Ale dobra, to na razie się wstrzymam też z tym. Dobra, niech idzie. Może sobie weźmiemy, wiecie co, księgę zła. Kurde, 123 ma tych. Dużo. Nie to. No weźmy teraz księgę zła. Wiecie co, można by tutaj, nie no, trochę... Zaczekajmy jeszcze. Jeszcze zaczekajmy. W sumie trzech możemy zaatakować. Wieczka, ale wieczka 22-32. Tyle samo ma życia. Kurde. 221 obrażeń. Co, dobra, bijmy to jakiegoś jednego łebka.
w sumie może być. O, patrzcie, drugi atak mamy, ale jaja. Dobra. Tych ma 28, tych ma kurwa 19. Ale rzeźnia. Co to, dobra, muszę bić tutaj tych. Pudło, jaki pech. Kurde, temu oddał. Wolałbym, żebym zaatakował kogoś mocniejszego, nie? może tego? Niedobrze, niedobrze. Sto piętnaście, shit. Myślę, że mi tego smoka skasują zaraz, cholera. Wszędzie wykona kontratak, to może zrobimy inaczej. Tu sobie stanę. Zawsze przyblokujemy kilku wojowników, przynajmniej tego jednego. A. No cóż, plan nie wypalił. Dużo ma tych kuźwa oddziałów. Strasznie. Jest, księga zatokowa, dobra, nie smoka. Oj, oj, zmniejszenie. Sto 127 punktów życia ma. Więc zdecydowanie mniej, może dlatego użyjemy tego czaru teraz. Albo nie. Kurde, pudło. Powoli, powoli męczymy, ale myślę, że damy radę, no. Żeby smoka nie stracić jakiegoś niepotrzebnie. Kurde, pudło. O nie, o nie. Gdzie mam pomysł? Nie da rady tak? Aha, to jest tutaj ten sposób. O, da się. Pięknie. Thank you.
A, ja mogłem tego zaatakować, widzicie? Chyba nikt nie zginął. A, kurde, tutaj mamy tego typa. A, i ten zginął jeden. Dobra, to go wskrzesimy zaraz. Nie ma czaru wskrzeszania, to też jest jakiś tam minus. Może jeszcze unik zrobić. Ale żem go rozpykał. 33 tysiące złota i bez strat. Coś pięknego. Zdobywamy poziom 24. Dowodzenie 240. Następny jest nowy tytuł. Koszmar. Minus 1 do obrony. Plus 1 do morale nieumarłych demonów i orków. Plus 2 do morale ludzkich zdrajców. O! Minus 15 od wymaganego dowodzenia dla ludzkich zdrajców. Obecny tytuł. Ostatnia nadzieja mroku. O kurde! Patrzcie tu. Nieźle. Zmniejsza się dowodzenie dla ludzkich zdrajców. Czyli dla tych i dla tych. Morale ludzkich zwierząt, to chyba są smoki, nie wiem. Morale nieumarłych demonów i orków. Co prawda minus 1 do obrony, no ale okej. Gruba ryba. Nie wiem, co to za osiągnięcie. Aha. 3 złota bitny, złota po bitwie. Okej, mamy pół miliona zebrane. Czy obrona nam się o jeden punkt zmniejszyła? I dziennik zadania został zaktywowany. Zdobądź zamek króla Ludwika Bitnego. Okej. Tutaj mamy pojmij 3 najszczęśliwsze kobiety świata Netany, schwytano 2 na 3. Pojmij 3 najwierniejszych mężczyzn świata Netany, schwytano 1 na 3. Pojmij 3 najcnotliwszych stworzeń świata Netany, 1 na 3. No, to mamy prawie półmetek. Tutaj tyle. Patrzcie, jakie teraz możemy... Kurde, ile możemy tutaj tych wziąć. Ja pierdziu. Czarne smoki, lecimy po czarne smoki. Czekajcie, sobie uzupełnione zapasy i chyba weźmiemy zamiast tych magów, arcymagów, weźmiemy zdrajców. Wydaje mi się, że to nie jest taki zły pomysł. Nie, do tego już nie chcę wchodzić. Tutaj żeśmy chyba wszystko zrobili, raczej. Nie wiem, czy to mogę zdrajców jakichś zwerbować. Szkoda, że tych... aha, tutaj nasze morale poprawiło. Dobre, widzicie, mamy. Dobra, wróćmy się do Ponteville. Przepraszam, jesteśmy w Portland. Dobra, sobie uzupełnimy zapasy. 15 tych. Wiecie co, ja sobie chyba uczników, chociaż 150 uczników, 34 dowodzenia. Nie wiem, czy nie będę mógł ich więcej. To mamy 34. Tak, będę mógł chyba ich mieć więcej. Chociaż czekajcie, nie wiem, czy tutaj też można zwerbować uczników. Nie wiem, czy ja to mam bez... A weźmy kumę, 500 kosztuje. Nie wiem, czy ja to mam, czy nie. A tu są jeszcze łucznicy. No ale tutaj nie ma za bardzo kogo wymienić. 80, to jest trzeci poziom, to jest czwarty, to jest trzeci. Chyba, że się wrócimy i odłożymy tych czarodziei do garnizonu. Bo tak czy siak muszę smoka sobie czarnego kupić. W sumie może to nie jest taki głupi pomysł. Tu to można by sobie wziąć... Aha, tego nie mamy. Dobra, wiecie co, wrócimy się do tego. Chociaż tutaj można jeszcze trochę powalczyć. Ale już może ze smokiem. Będzie nam łatwiej. No tu, bo tutaj mamy też jakieś zadanko, ale nie wiem, jak je zrobić. Dobra, na razie się wróćmy do tego, do kryjówki, do schronienia. Ja sobie kupię smoka czarnego. Będę miał 2. 15 koła. No to możemy kupić, już kasę mam.
A tak nie jest dla mnie w tej chwili najważniejszy. Lepszy ja tak właśnie tego potrzebuję. Oto twoje złoto. Jaki artaf chcesz zaoferować? Zbroję wielkiego mistrza z Monteville. Chyba nie umarły. A to w ten sposób ulepszamy. Ale dalej jest kurczę. Zbroja Monteville. Gdzie to zbroja jest? Nie mam jej tutaj, kurczę. Za 80 tysięcy, 80 tysięcy jej dałem, coś ulepszyłem, ale powiem wam, że kompletnie nie wiem co, bo tej zbroi tutaj nie ma. Więc... Szkoda mi kasiory wydawać. Wiecie co, wczytałem grę i mamy tutaj rzeczywiście tą zbroję, ale wcześniej jej nie było. Zbroja Wielkiego Mistrza z Monteville, wielki artefakt Netany. Czyżby ja sobie coś dzięki temu ulepszam? Tylko wiecie, szkoda mi trochę też kasy. Atak. Chcę ulepszyć atak, właśnie tego potrzebuję. Ale atak w sensie co, tutaj? To sobie zwiększamy? 13. Zwróciłem kasę, zwróciłem zbroję. Ulepszył nam się atak. Nie wiem, który to atak. Ale to jest dosyć ciekawe. Dobra. Niech będzie. Mamy dosyć... Znaczy Armageddon to... cofnięcie czasu. Hipnoza jest fajna. Poziom celu. Weźmy, kupmy to. Nie wiem, czy ja to mam, ale chyba nie. Hipnozy. To będziemy mogli sobie przejmować jednostki na 1-3 poziom, 1-4 nawet. Tylko tu potrzebuję tego. Magię zniekształcenia. Wybić na drugi, trzeci poziom. Przydałoby się to w końcu ogarnąć, bo powiem wam, że przejmowanie jednostek to jest fajne, bo nie tylko, że przejmujemy jednostkę wroga, przeciwnik ją nie atakuje, to jeszcze ja mogę nim atakować, więc jakby podwójny zysk. Coraz więcej tych obrazów się tam pojawi, nie wiem czemu. Czym jest to spowodowane? Dobra, wiecie co, chyba uderzymy na te. Na nowe wyspy. Sprzymierzeńcy w walce ze sprawą mroku. Tutaj widzę, niby mamy wszystko zrobione. A jest nieukończone. Nowe zaklęcia, magia wędrowca. Paczka dla ojca Satyrosa z Galanerium. Nawiąż kontakt z mrocznymi mieszkańcami Monteville. Powiedz Carado, że garnizon graniczny został zniszczony. O, widzicie. Ale do Monteville na razie się nie będziemy chyba kierować. Aha, poczekajcie, bo ja miałem sobie tutaj tych łuczników. Aha. Zapomniałem. Przerzućmy tych tu. Obijemy sobie może... Dobrze jest ten garnizon, to możemy chociaż te trzy jednostki tutaj schować. Nie wiem, co to zadanie jest. Carado. Monteville. Kowal ma, karczma. A tu jest gość. Dobra, przenieśmy się tutaj. Proszę. O, i teraz się udało. Teraz się udało tu przekształcić. Plus 5 do many, plus 5 do szału. Tylko co ja tutaj tracę? Tych włóczęgów, tak? Hmm.
wampirów, 50 istot. Teraz to nie zadziałało, widzicie? Mam dalej 10, a przed chwilą to zadziałało. Może dlatego, że mam tutaj limit? Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, na razie to zostawmy. Pogadamy z tym Cardano. Cardano. Mam dobre wieści. Nie, na przełęczy nie ma już garnizonu. Wspaniale, pozwól, że w imieniu wszystkich mrocznych stworzeń z Monteville wyrażę naszą wdzięczność. To dla nas olbrzymia pomoc. Miło to słyszeć. O, tyle ci zawdzięczamy, Dirt, że nie mogę pozwolić ci odejść bez nagrody. Weź tę runę, zachowałem ją dla ciebie. A teraz, jeśli mi wybaczy, wrócę do swoich badań. No, okej, zawsze jakaś tam jedna runka. Zabij 7 krasnoludów, by pomścić Carmille, zabite krasnoludy. Znaczy tutaj... ja nie jestem w stanie z nimi chyba tymi krasnoludami walczyć. Dobra, ja muszę wrócić teraz się do... do Portland. I tutaj kupić te... armię łuczników. Tutaj jeszcze możemy trochę... A, 3 sztuki. No tutaj wykorzystamy limity, no to ten... Wiecie co, bo tak, tutaj był jeden chyba przeciwnik do pokonania. Z tego co pamiętam. Bardzo słaby, ale to jest ściema. Od razu sobie wezmę... To jest przeciwnik bardzo silny, ale myślę, że sobie może jakoś poradzimy. Chociaż kurde bela. Ej, po 180. Nie, no myślę, że to jest chyba zły pomysł. Dobra, wiecie co? Bijmy, może wygram to. Sporo doświadczenia nam wpadnie. A tych to się nie opłaca przejmować. Tylko czekajcie, bo jak mi ten uderzy, to mi kurde, chyba będę musiał wczytać grę. Za dużo ich tutaj po prostu jest. Chyba, że będą właśnie się wskrzeszać. O, i stracą ruch. 12 do 16. Całkiem nieźle. Zaryzykuję. Chociaż ten mnie palnie. Kurde, to zginę. O nie, wiesz, czy tam gra. Jakiś smok zginie, to... Za dużo tutaj, cholera, jest. Tych oddziałów. Ja pierdził pudło, no. Dobra, nie. Nie ma co ryzykować. Ruszamy jakąś nową wyspę. Tutaj wrócimy wcześniej czy później. Nie wiem czasem, czy to tak nie działa, że przeciwnicy się jakby też regenerują. Tristem. Zobaczmy Tristrem, tak? Może sobie poradzimy tam. Ewentualnie ta druga jeszcze wyspa zostaje.
kurde, patrzcie, tu już ktoś jest. Mam na imię Bishis, jestem rybakiem. Powiedz mi, czy szaman Grabark jeszcze żyje? Tak, elfy nie niepokoiły go jak dotąd. Możesz znaleźć szamana w jego letniej chatce na brzegu. Powiedz mi, co się dzieje w Tristremie. Elfy z Tristremu zachowują się gorzej niż zwierzęta. Zabiły albo wziąłem do niewoli większość przedwojennych mieszkańców wyspy. Liczni przeżyli, ci najstarsi i ci najmłodsi nie mieli szans. Takie okropne rzeczy, tu się dzieją okropne rzeczy. Pokaż, co masz na sprzedaż, to nic. Wódz Soruk zdołał ujść z życiem, chociaż wszyscy z początku sądzili, że zginą. Elfy trzymają Soruga w podziemnych lochach zamku wicekróla. Mają stracić wodza w publicznej egzekucji, gdy tylko zagoją się jego rany. W jakich koszmarnych czasach przyszło nam żyć, aż mi siebie żal. Dobra, Bishisu, znasz Blasko z Portlandu, prosił mnie, żebym przekazał ci tę paczkę. Nowe haczyki nareszcie, a ja myślałem, że mnie wykiwał. Wysłałem mu pieniądze 2 księżyce temu, dziękuję za pomoc. Dobra, rejs pocztowy, to nam się cały czas tutaj... Ale czego? Gość coś od nas jeszcze chce, widzicie? Kurde, zabójczy? Niezwyciężeni? O matko i córko. W tym razie chyba... Aha, bo tu jest mapa nowa, dobra. Z tym co prawda wiem, nie muszę walczyć, fakt. Może się uda go jakoś ominąć, ale jakby większość przeciwników będzie taka wymagająca tutaj, to rób co chcesz, czyli tak cię nie puszczą. Zakaz wstępu. Zabójczy. No kurde, nie wierzę. Sprawdźmy nawet to. Aż tak jest źle tutaj? O kurde, rzeczywiście. Dużo ma tych oddziałów. W takim razie pozostaje nam jeszcze taka jedna wyspa. Zadaniem. Nikogo tu nie ma. No, wiecie co? Dobra. Ochania miejsca mojej armii. Co straciłem? To bez sensu. Lepiej wczytać grę. Nie będę klikał na tego orka. Może się nam przyda później. Tak de facto tutaj nikt nie chce z nami rozmawiać. Kurde, nie spodziewałem się, że tu będzie tak ciężko. Chcą się przyłączyć, nie no. O, coś tu jest. Witaj, jestem Grabark, miejscowy szaman. Przysyła cię Bagr. Dlaczego nie przyszedł osobiście? Jestem Dart. Bagr ma teraz inne sprawy na głowie. W mojej piwnicy po lewej od wejścia do budynku ukrywa się dzielny wojownik Aguzyk. Został ciężko ranny w trakcie obrony Tristemu, ale udało mi się go uzdrowić. Koniecznie go odwiedź. Skoro Aguzyk ukrywa się w piwnicy, powinniśmy go użyć jako podziemnego partyzanta. Mówią, że Soruk, nasz były wódz przetrzymywany, jest w elfickim więzieniu podziemnym. Elfy chcą go stracić, gdy tylko dojdzie do siebie. Byłoby wspaniale, gdyby udało ci się uwolnić Soruga. Dobra, zabijam wicekróla elfów. Tutaj mam jakieś podziemne wejście, widzę, do piwnicy. Dobra, możemy się tu w sumie rozejrzeć trochę. Kim jesteś? Dlaczego szaman cię tu wpuścił? Jestem Dart. Bagr jest moim druhem. Rad jestem, widząc osobę bliską mojemu towarzyszowi. Szaman sprawił, że odzyskałem siłę i jestem niemal zdrów. Wspólnie
uwolnijmy teraz Tristem od tych przeklętych elfów. Trzeba zgromadzić grupę partyzancką i wybijać pobliskie elfy pojedynczo. Mogę zebrać grupę, ale nie będzie to łatwe. Brakuje nam broni, gdyż elfy wszystko skonfiskowały. Potrzebujemy kilku dzielnych wojowników na początek, a później doposażymy się tym, co zdobędziemy. Trzeba też zorganizować jadło dla jednostek i odrobinę farby. Zajmę się wszystkim. Mam jakieś kolejne zadanko. Chcę zgładzić wicekróla Gaula. Najpierw zajmiemy się pilniejszymi problemami wojsk partyzanckich. Następnie omówimy szczegółowy plan wyeliminowania wicekróla. Oto broń. Dziękuję ci. Będziemy teraz mieli prawdziwy oddział partyzancki. Wkrótce elfy przestaną się panoszyć w krainie. Ile broni udało ci się zdobyć? Jedną skrzynię. To jakieś szaleństwo dziś. Zbroję młodych ludzi, których zebrałem po lasach i zagajnikach. Gdy tylko zaczniemy przejmować elfijską broń, staniemy się samowystarczalni. Dostarczę partyzantom pożywienie. Nie, chcę się przyłączyć, nie. Tego Bartul nie klikaj. Tutaj mam jakieś wyjście. Ciekawe, gdzie mnie to przyniesie. Oh shit. Bardzo silni. Blady wynędzniały elf z trudem unosił głowę, by na ciebie spojrzeć. Strażnicy cię przysłali, zostanę dziś stracone. Co robisz w tej klatce? Orkowi zwiadowcy schwytali mnie przed bitwą pod Tristremem. Po krótkim przesłuchaniu zamknęli mnie w tej klatce. Od tamtej pory nie widziałem żadnych żywych istot prócz węży. Nie wiem, czy ja tutaj chcę chodzić, ale powiem wam, że tu mamy, widzę, dużo rzeczy do zebrania. Ale przeciwnicy są tutaj niezwyciężeni. O, ale... Dobra. Nie będziemy się tu pchać, bo widzę, że nie mam szans najmniejszych. De facto to musimy kończyć. Nie wiem czasem, czy nie udamy się na drugą wyspę, bo tu jest za ciężko. Po prostu na razie, wiecie, o co chodzi. Równa siła. Na koniec tego odcinka można by było tutaj uderzyć, tylko szkoda mi trochę tych flaszek. Kurde, super masz. Spróbujmy przejąć tego elfa, tylko że on jest, kurczę, na czwartym chyba poziomie. Na trzecim, ale widzicie, aby się to udało ulepszyć, to mógłbym to przejąć. Tą jednostkę 2500 dowodzenia, to nie wiem, czy by się udało, no ale... 16. Ja sobie chyba tutaj podlecę, wiecie. No właśnie tak. Mam nadzieję, że mi smoka nie zabiją. Kurde, bela. No nie dolecę tam. Ni cholera. I przez to nie zdobędziemy punktów szału. To 11 obrażeń, kurde. 108. 4. U, 146. Wiecie co? Czy ja bym tutaj dał radę podlecieć? Tak się nie da, cholera. Się da. No i ładnie. No i ładnie. Tutaj bijmy, może... Czekajcie, bo tutaj mamy już to. No bijmy tego jednorożca, w sumie to znaczenia nie ma. Dostaję podwójne obrażenia od ognia.
Zielony smog już nie jest najmocniejszy. Ale myślę, że za niedługo będę mógł chyba trzeciego. Sobie do oddziałów zwerbować. Patataj, patataj. Oddaj, oddaj, proszę. Jest. Pięknie, pięknie, pięknie się złożył. Oddaj. Dobra. I to ja sobie wskrzeszę jeszcze tych, żeby odzyskać. Oddziały. Czego ja tego nie używam? No i proszę Państwa, wygraliśmy bez strat. Okej, to byłoby na tyle. Kończymy ten odcinek w tym miejscu, ale obawiam się, że raczej ta wyspa jest jeszcze dla nas za ciężka. Czekaj, tu coś jest. Wróć. Więc musimy sobie chyba podarować ten temat tej wyspy. I chyba pójdziemy na inną. No zobaczymy. Tutaj widzę, coś też jest. Skrzynia. Dobra, trzymajcie się, mordeczki, to wszystko. Cześć.